pod siatką na specjalnym boisku do siatkówki plażowej na kąpielisku Ruda w Rybniku. Na razie jest sporo miejsca, ale już za dni kilkanaście będzie tu prawdziwy ścisk. Najlepsi siatkarze, siatkarki z całej Polski zjadą na plaża Open Rybnik 2017. To już czwarta edycja imprezy, która w Rybniku potrwa w tym roku od 20 do 22 lipca i odbywać będzie się aż w dwóch miejscach. Tak, bejsboliści mają nowe zaplecze i cieszę się, że może być też zaprezentowane szerszej publiczności, również siatkarzom, ale myślę, że obiekt warty pokazania, no i przede wszystkim umożliwi zmagania turniejowe zgodnie z wszystkimi regulaminami siatkowymi, że tak się wyrażę. No a to zawsze było gdzieś tam problematyczne. Dzisiaj czwarte boisko z dobrym zapleczem, no to cieszy. Tutaj możemy pokazać, jak ładnym i pięknym kąpieliskiem jest Ruda w Rybniku, dlatego zawodnicy bardzo chętnie i przyjeżdżają, żeby zagrać na właśnie w Rybniku na turnieju Plaża Open. Dla nas to też jest dobra promocja tutaj tego regionu, ponieważ niektórzy pierwszy raz przyjeżdżają właśnie do Rybnika i są zachwyceni samym obiektem Rudą, ale też i tutaj możliwościami, które oferuje Rybnik w czasie ich pobytu, bo często wygląda to tak, że z racji tego, że zespoły są dwuosobowe, przyjeżdżają ze swoimi znajomymi, z rodzinami, więc my też staramy się im urozmaicić ten czas pobytu tutaj w Rybniku i z roku na rok tych par przybywa, więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Rybnik ma to do siebie, że posiada świetne obiekty do grania w siatkówkę plażową. Można fajnie zrelaksować się na basenie, można zrelaksować się na powietrzu. Poza tym wyróżnia się przede wszystkim współpracą z Plażą Open. Nam bardzo zależy na solidnych partnerach, z którymi możemy współpracować. Jest to czwarta edycja właśnie w Rybniku. Stąd też sama ilość takich turniejów właśnie tutaj na miejscu gwarantuje przede wszystkim to, że możemy sobie wzajemnie ufać i możemy iść z plażówką, jak i również przy współpracy z miastem cały czas do przodu. Popularyzacja dyscypliny bardzo takiej fajnej, wakacyjnej, no wpisuje się bardzo dobrze w kąpielisko, ale też mamy tutaj jedno nazwisko, wypada wymienić, Mariusz Prudę, olimpijczyka, który no w Rybniku się wychował, no i stąd na pewno wielu rybniczan się odwołuje do tej postaci. Na pewno chcemy zorganizować mecz gwiazd wspólnie z Kabaretem Młodych Panów. To będzie w czwartek o godzinie 16, 20 lipca. W piątek turniej główny, a więc najlepsze pary męskie i najlepsze pary żeńskie będą grały o to, żeby dostać się do niedzielnego finału, który będzie transmitowany w telewizji na żywo w TVP Sport. Natomiast oprócz tego mamy atrakcje związane stricte z konkursami. Animacje dla dzieci, e-plaża Open, czyli wirtualne mistrzostwa w siatkówce plażowej. Można sobie zagrać po prostu w PlayStation na w siatkówkę plażową. Oprócz tego turniej wylej balon, czyli balonem napełnionym wodą, stricte dla kibiców i dla widzów przygotowane. Konkurs dzikiej bomby, zagrywki do celu, a więc to wszystko, co chcielibyśmy przekazać mieszkańcom. Zapraszamy, mamy fajne nagrody i chciałbym, żebyśmy się po prostu mogli wspólnie podczas Plaży Open pobawić, a przy okazji obejrzeć najlepszych siatkarzy i siatkarzy plażowe w Polsce, którzy przyjadą od 20 do 22 lipca do Rybnika. Serdecznie zapraszamy Was na rozgrywki turnieju Plaża Open 2017 na kąpielisko Ruda między 20 a 22 lipca. Będzie się działo, są to turnieje z gatunku Mistrzostw Polski trzygwiazdkowych, zatem pary, które będą na pewno gwarantowały poziom, a samo kąpielisko będzie Wam gwarantowało fajny wypoczynek. Tak więc wszystkich telewizów, telewizji TVS zapraszamy do nas, abyście byli razem z nami.